Dotarliśmy na zdjęcia, udało się. O, mam taką samą wyśpę, to. Także zobaczymy, co mamy. Zaraz sobie przygotujemy, bo mam ubrania dla Michała, musimy to wszystko dopasować. I od razu przedstawiamy team, nie? Cześć! Tutaj mamy Olgę, Patrycję, Natalię, przepraszam. I jeszcze była Marta, bo to było mi łatwo zapamiętać. Gdzieś zaraz ją pogramy. Tak, także dzisiaj walczymy, bo wydaje mi się, że może to być walka. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że plastelinę, słuchajcie, nawet plastelinę zabrałam. Znaczy tutaj gdzieś położymy, wiecie, żeby nie było brudno. Ale trzymamy kciuki, no i efekty zobaczymy za niedługo. Kamienie trzeba porobić, tak? Kamienie? Robisz? Zobacz, Miki, jakie ciepłe. Oj, zobacz, dotknij, jakie cieplutkie. Ale ciepłe. Wow. Ale cieplutkie, będzie miał spodnie, co? Tutaj tego nikt nie nagrywa. Moja mama zabrała mydę. Syn nagrał. Właśnie syn nagrałam, nie? Jaka jestem mądra, mama. W domu nie zrobiła, to zrobiła teraz. Była dziura, nie ma dziury. Także hotelowe zestawy najlepsze na świecie. Tak to bym musiała całe pudełko brać. Ojej! O, aaa, mój Boże, to pierwszy. Stań może tutaj, w tym miejscu. Zaraz zobaczymy. Ale ty jesteś przystojny, misiu. Ale prosto to. Nie! Dzisiaj ja będę tu się koniec, mogę się przebić. Już koniec. Słuchajcie, jeszcze już nie pamiętam, kiedy się tak dobrze czułam po makijażu, po fryzurze. Po prostu uważam, że wyglądam przepięknie i zajebiście się czuję. Naprawdę się mega zajebiście czuję. Wiesz, że tam co mamy zrobić? Pośmiechujki są z oversize'u na YouTubie, natomiast tak, albo jedziemy luźny garnitur. Luźne spodnie, mega wycięta marynara, pokazujemy talię. Okej, okay, nie, tak bardzo nie ufaj mojej talii, bo wiesz, to nie jest aż tyle. Jest piękna, albo jedziemy na razie czysty jeansik i jakiś top fajny. Może czysty jeans. Dobra, to czysty jeans. Ej, no powiem ci, że wyrobiłaś się z tymi stylizacjami. Nie, już się wyrobiłam. Jeszcze nawet nie widziałam. Wow. Ja pierdziele, trafiłaś mu tak w gust. On, wiesz, jak on się martwił? Sorry, muszę ci to powiedzieć. No, naprawdę się martwił. Nie martw się. Posłuchaj, to... Nie. Jezu, nie będzie dobry. To właśnie, daj, pokaż jej. Myślałem, że tak robimy. Pokażę wam. Ja się stresowałam, czy się dobrze zmierzyliście, bo już tego nic nie zrobię. Jak jest za... Ej, spokojnie, Mikołaj. Ale wiesz, za mało. Co to za dinozaury? Nie, robi dinozaury. Dobra, teraz tak. Krzyż. Przyzwyczajamy. Spodnie, spróbuj dać jak najwyżej. Dawaj, do góry. A jak mi się włosy ciągną? Nie, tutaj w pasie najpierw. W pasie mi się, że noga. Nie, w pasie najpierw. No, jak najwyżej. Jak najwyżej. O. Czy tu jest guma jakaś albo coś do wiązania w środku? Jest do wiązania. Wiążemy, żeby nie spadały. Skarpety jeszcze, nie uszkodnie. Muszę twoją reakcję, tylko mi się wyświetli po reklamie. Bał się, że tak będzie wyglądać, jak tylko... Naprawdę? Nie, ja cię nie krzywdziła. Gdzie jest rurka? Gdzie jest ta rurka? Tu mam rurkę dla ciebie, teraz to. Dobrze, do kieszeni ręka, bad boy. Wow. It's all.
space in my living room. Try to shrug it off, say it's nothing, but we both know that just isn't true. Baby, I can't seem to trace it. This love was sacred, now it's got our knees on the floor. Lost in translation, if we're way past saving, then what's it all for? No wiecie, tutaj będzie się łapać, nie? Niektóre ten, jeśli będzie coś ciemniej, jaśniej, to wiecie, że... Ale są mega. Piękne. Te są super. Ale te też są mega. Te bieli są mega też genialne. Całkowicie inny klimat mamy, nie? Mm-hmm. To mamy takie bardziej... To jest maksymalna długość moich włosów. Słuchajcie, my już jesteśmy kilka dni po sesji i stwierdziłam, że przyjdę tutaj z takim podsumowaniem, ponieważ to jest rewelacyjna opcja. Nie tylko tak jak my pracujemy, potrzebujemy takich zdjęć też, no w różnych przypadkach wszystko będzie po kolei, także się dowiecie. Natomiast taka sesja zdjęciowa też jest idealna dla kobiety. To, co ona robi z pewnością siebie, to jest po prostu niesamowite. Chodzi mi o sesję, o całą tą oprawę, o dziewczynę, o stylizację, o niesamowite zdjęcia, cudowną fryzurę i piękne włosy. Laski, jeżeli macie problem z pewnością siebie, to warto zrobić coś takiego dla siebie. Naprawdę. Ja wam linkuję dziewczyny, bo jestem zachwycona. Marta zrobiła mi niesamowity makijaż, więc jeżeli jesteście z okolic Sosnowca, to warto sobie zachować kontakt, jeżeli będziecie potrzebowały makijaż po prostu na jakieś większe wyjście. Olga zrobiła tak piękne włosy, że ja jeszcze w życiu nie miałam tak hollywoodzkich fal. Mega dziękuję dziewczyny. Po prostu moje włosy wyglądały przecudownie. Sami widzieliście. No teraz już niestety myłam włosy i tak dalej, ale ja bym mogła mieć na pstryknięcie palca. Magicznym sposobem pstrykam palcami i mam takie włosy, bo po prostu to był hit. Ja nie miałam w życiu tak pięknych fal. I teraz przejdę sobie do dziewczyn, czyli do Patrycji. Patrycja jest stylistką. Oprócz tego, że stylizuje na sesję, to robi też takie przeglądy garderoby. I powiem wam, że ja się ostro zastanawiam, czy by nie pogadać z Patrycją, żeby zerknęła na moją szafę i żebyśmy zrobiły taki przegląd mojej szafy razem ze stylistką. Co wy na to? W ogóle taki odcinek byłby całkiem ciekawy. Patrycja dopasowuje ubranie do waszej figury, do stylu życia, do jakby waszej aparycji, podkreśla wszystko tymi ubraniami, no po prostu ja pierniczę. To jakie zrobiła stylizację Krzyśkowi, to on był zachwycony i najlepsze jest to, że kupiliśmy tę stylizację od niej, oczywiście, bo to były takie gotowe zestawy, które Krzyśkowi pasowały w 100%. Krzyś był zachwycony, tylko dokupiliśmy buty jeszcze osobno. Natomiast no po prostu bajecznie. Bardzo dziękuję Patrycja za naprawdę hitowe stylizacje i naprawdę będę się do ciebie zgłaszać, gdy będę miała jakieś wyjście, a może nawet zrobimy faktycznie taki przegląd mojej garderoby, to byłoby super. Patrycja też robi zakupy, wiecie, jest takim, to się nazywa shop assistant, czy coś takiego. W każdym razie po prostu pokazuje, jak ubrać się dobrze, ładniej z klasą. Dziękuję, Patka. Właściwie to dziękujemy. I przejdę płynnym ruchem do Natalii, czyli po prostu, jak to się mówi, wirtuoza swojej profesji. Robi zdjęcia, filmy i prywatnym osobom, takim właśnie dziewczynom, tak jak ja wam mówię, że taka sesja niesamowicie pokazuje wam waszą kobiecość, ale robi też to profesjonalnie, znaczy profesjonalnie, zawsze robi profesjonalnie, natomiast robi to też dla marek różnego typu i rodzaju. To jakie zdjęcia ona robi, to jest po prostu wow. Ja nie miałam słów, jak widziałam te małe zdjęcia na aparacie, ja się nie mogę doczekać, jak to zobaczymy, bo cały
cała ta oprawa, cały ten efekt, to wszystko, dziewczyny, każda dołożyła swoją cegiełkę, razem tworzą taki niesamowity team, że na pewno spotkamy się jeszcze nie raz. Dodatkowo Natalia, masz taką energię, właściwie wszystkie dziewczyny macie taką energię, że myśmy jeszcze bardzo długo po tej sesji rozmawiali z Krzysiem, bo byliśmy tak naładowani, nadal jesteśmy tak naładowani pozytywną energią. Takich ludzi trzeba spotykać, takich ludzi trzeba mieć w swoim życiu, z takimi ludźmi trzeba rozmawiać i po prostu być. No ja bym chciała spotkać tylko i wyłącznie tak niesamowitych ludzi, bo to wiecie, to jest super, jeżeli dajemy sobie taką pozytywną energię, takiego kopa do działania, tak wszystko da się zrobić, bo oczywiście nawet Dalia przyszła, cześć Deluniu, że wszystko da się zrobić, no po prostu jestem zarówno fachem każdej z tych osób, którą wam wymieniła, jestem nim zachwycona. Ktoś tu się przygląda i słucha uważnie. Mam nadzieję, że wy słuchacie równie uważnie jak Dalia. Jestem zachwycona tym, z jakim wielkim sercem robią to, co robią. Jak wiele w to wkładają tego serca, takiego zaangażowania. I druga rzecz, jakie to są fantastyczne osoby. Po prostu są to fantastyczne osoby. Tyle, co się uśmialiśmy, tyle, co pogadaliśmy. Ta rozmowa płynęła lekko. Czasami jest strasznie ciężko z kimś rozmawiać, no nie? Natomiast tutaj było fenomenalnie. Dziękuję. Dziękuję w imieniu swoim i Krzysia za tak fantastyczną sesję i mam nadzieję, że za niedługo się z wami podzielimy tym wszystkim. Chciałam po prostu pochwalić dziewczyny przed wami, bo to jest rewelacyjne, co one robią. Niesamowicie piękne, niesamowicie dobre, idealne wręcz. Także obserwujcie na bieżąco Instagrama i tutaj profil, bo już pojawiały się pierwsze kadry właśnie na Insta u mnie i tam też zobaczycie jakby pierwsze efekty tej naszej pracy. Nie tutaj na YouTubie, tylko na Instagramie, więc jeżeli chcecie zobaczyć to, co widzieliście w takiej zajawce chwilę temu, to bardzo serdecznie was zapraszam. Ja jestem rozpłynięta. Kocham to po prostu na maksa. Dziękujemy jeszcze raz. Dzień dobry, Dalanios. Dalania. Chcesz się po prostu poprzytulać, nie dzikować? Dobrze. Hejka, hejka, witam was w nowym vlogu. My właśnie w trasie na Warszawę. Aktualnie Krzyś poszedł zatankować samochód. Jedziemy czwórkę tym razem, więc super. Mamy kilka planów. Jedziemy na event, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez markę Bio Cosmetics na ich event związany z wprowadzeniem nowego produktu, więc bardzo się cieszę, z chęcią zobaczę, tym bardziej, że w ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z marką Bio Cosmetics i bardzo się z tego tytułu cieszę, więc mamy nadzieję, że zobaczymy też Ewę Chodakowską, zobaczymy, może zrobimy sobie razem zdjęcie, byłoby super. No i co, zabieramy was ze sobą, wydaje nam się, że to będzie taki dość ciekawy vlog, bo ostatnio dużo się u nas dzieje, a dziać będzie się jeszcze więcej, więc zapraszam was do subskrybowania, obserwowania na bieżąco, wpadania również na Instagrama, ponieważ tam więcej tego widzicie. Tak, Mikołaj już tam z tyłu gdzieś mruczy. Na Instagramie jakby dzielimy się większą ilością. Jeżeli chcecie zobaczyć naszą pracę od kuchni, to tam was bardzo serdecznie zapraszam. Będziecie mogli przy tym wszystkim uczestniczyć. Tam też bardzo dużo będzie pytań związanych z wypuszczeniem naszej książki. Będziecie mogli czynnie uczestniczyć w tym wszystkim, więc fajnie, jeżeli z nami tam będziecie i nasza społeczność również na naszych mediach typu Instagram będzie coraz większa. A tymczasem czekam na coś do jedzenia, ponieważ jestem taka głodna. No i kawa. Kawa musi być. Od razu wzięliśmy też kawę dla mojej siostry. Ja sobie zdejmę aparat. To może też być taki przy okazji film odnośnie aparatu, jak to wygląda. Tak, zaraz to coś przyniesie. Po prostu go zdejmuję w trasie. Pierwszy hot dog jest dla Mikiego i będzie chłodzony. Smacznego! Dziękuję, jak jest kochany. O co chodziło? Mówił mi, że od 1 października trzeba wozić zapas ze sobą płynów do spryskiwaczy, bo jest mandat za to. No co ty? No. No to fajnie, że powiedział. Tak na dobrą sprawę to nie mają za co mandatów dawać? Mhm. Ja rozumiem za brudną szybę. Po trójkątem. No bo to jest kwestia bezpieczeństwa dla ciebie i widoczności dla innych. Ta czarna babka robi lepsze. To mi bardzo smakowało. A ona właśnie robiła, mówię, bo ostatnio robił taki facet. Mhm. Nie były tak dobre jak te. Nie. Ona to jakoś, nie wiem, co do minuty tak wypieka, że jest przepyszne. I druga rzecz, idealnie rozplanowuje ketchup. Mhm. Że nie ma go za dużo.
Prawie dojechaliśmy, a oto nasz budynek. Oho. To są jakieś dróżki, bo tu jest ta droga, którą my jedziemy. No. Marcina Kasprzaka, tu jesteśmy. Budynek. I tutaj, a i tutaj zaraz. Jakoś jeszcze jedziemy. Bo tu musimy gdzieś jakieś jest. Tędy byśmy wjechali, czy nie przejechalibyśmy. A jak nie, to dalej jest skrzyżowanie i też można jakoś tymi bocznymi uczkami. No bo się tam dostać do środka, no nie? Dam na piechotę może co? Wszystko by było spoko, gdyby błąd nie kosztował nas jakieś dodatkowe 30 minut. Jak źle pojedziemy, to będzie. No, tak. Jak na przykład, bo tam bym pojechał, ale nie wiem, czy tam się da. Idziemy szukać właściwie, gdzie mamy parking, bo zaparkowaliśmy gdzieś tam, ale nie wiemy, z której strony dojechać, a nie chcemy jeździć po parkingach podziemnych, tym bardziej, że mamy zjechać na trzecie, minus trzecie piętro, więc... Daj łapkę. Aha, sam pójdziesz. To są autka, wiesz? Także już witamy się i meldujemy się z Warszawy. Jakie wielkie mieszkanie! Jezu! Wow! Ja bym się tu zgubiła w nocy! Yeah. Razem tu przejdziemy. Ale taras w ogóle, jaki duży! I to jest cały nasz? Tak! Całe jest to mieszkanie. Strasznie jest olbrzymi. Patrz jaki widok. Mikołaj, nie opieraj się o szybę. Nie, ty się niczego, chłopcze, nie boisz. Niczego się nie boisz. Ja tak idę, właśnie. Tam jest dalej coś? Tu jest jeszcze jakieś wejście. A tu jest sypialnia otwarta. Naprawdę? Idę do następnej. A druga jest zamknięta. I każdy będzie miał widok na ten. Jaka tu szafa? Szafa. Czy cztery? Ja mam kibel. Nie wygrałam tego. Bierzemy! Jest czarny kibel. Czarny kibel, nie żartuj, obgadywałyśmy całą grę. Ale mam czarny. Ale co? Ale z Martą będziesz chodzić. Nie wiem, czy oni to czyszczą. Ale tam nie ma ani zaciekło. Tak, jest czysto tutaj mega. Mega. Ale jakie jest wielkie to mieszkanie. No idzie się zgubić. Ale super te przechodnie takie, wiesz, miejsca, wow. Jest Miki. Mikołaj. Czekaj. Mikołaj. Mikołaj. Tu jest. A tu jest łazienka jeszcze jedna. Z prysznicem, o tak dobrze. Ile z tych łazienek? Dwie. Dobre. Mikuś! Ale nasza robówka by nie weszła. Nie, nasza robówka by tu nie weszła. Ale taka sofa w tym samym stylu już tak. Taka do naszego mieszkania, nie? O. Taka, no. Spoko, zadowolony jestem. Że się udało. Ja się mam nadzieję, że się nie stracę. Dobra, kto znajdzie klucz od garażu, ten wygrywa drinka. Aaaa, ale to chyba... Mikołaj! Mikołaj! Mikołaj znalazł. No co ty? Mikołaj, dostaniesz mlele. Brawo dla Mikiego! A on wszystkie lampy... Tu jest. Myślicie, że zobaczył? Przechował się w szafie. Ej, no ale kuchnia też jest super. Nieco bym powiększyła tutaj sobie wyspę, no, ale to jest bardzo ładne. Ten widok jest lepszy niż w tym hotelu na Pałac Kultury. Tak, jest lepszy. To będzie magia wieczorem. Popatrz, tutaj, w tą stronę będzie pięknie. Tak. Fajnie. W ogóle taki jest niespotykany układ, bo jest tak kwadratowe wszystko, a tu jest... Podoba mi się to, że to jest właśnie ten sposób. Inne. Inne. Ja już bym, wiecie, dała choinkę tu. No, tutaj by choinka weszła. Ja bym to... albo na balkonie. Albo tam, bliżej. Ja bym dał na balkon. Wszędzie byłoby ją widać. Tak, widzisz? Już cioci przygotował sypialnię. Bo weźmiemy tamtą, bo tam się łóżeczko lepiej zmieści. A ty co weź? Szama kisi. Patrz, jeszcze nie ściągnie. Szama. No tutaj też otwieram. A, i tutaj też jest szafa. I żelazko tu jest. Deska do prasowania. Ale to jest strasznie ładne. Kochani, a takie do wiatrołapu, szafeczki,
Piękne. Trzeba off. Nagrywacie to wszystko. Ja tutaj pokażę dużo rzeczy sobie postaram. Dobrze. Szafa jest pierwsza. Asia, to jest twój czas. Mężu. Taką robimy wejściu. My też. Halo, halo mężu. Halo, halo mężu. On ma 1,04 m przyłóż Mikołajem. Dobra, czekaj Mikołaj, bo 104 plus mama. Ile to może być? To mama nie wzięła metrówki. Mięciusio, nie za miękko. Zobaczę za tamto. Ręczniczek to patrzyłeś? A się zapadło z krężyny. Gdzie mam jakby... Mikuś, co robisz? Tak. A to są cioci ręczniczki? Daj cioci ręczniczki. Dziękuję. A twój jest jeden. Twój jest jeden. Bez nas czterech. To jest dla ciebie. Powiedz dziękuję. Dzień. Będziesz się długo mać? Nie. Nie tylko tutaj, kochanie. Czyli działa. Jest woda. Jest woda. Nie otwieraj tego, dobrze? Tutaj musi być ciśnienie. No nie, żeby wypchało. Jedziemy szukać parkingu. Tego podziemnego, bo mamy go przy mieszkaniu, tylko musimy zobaczyć, który to jest numer właściwie, muszę sprawdzić. Ale ekstra czedersko, mieszkanie jest przepiękne. No jest bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne. Aż stwierdziliśmy, że gdybyśmy mieli kupować mieszkanie w Warszawie, to nawet z chęcią kupiłabym właśnie to. Nie? Nawet mi przemkło przez myśl, żeby do właściciela nie zapytać, czy nie chce sprzedać. Ostatnimi czasy jesteśmy często w Warszawie i całkiem fajnie byłoby tu mieć lokum. Żeby przyjechać do siebie i móc tu na przykład pracować. Nie wyrywać się z trybu pracy, tylko pracować na przykład stąd. Też by było fajne, no nie? Mhm. Przepraszam, szukam tego numeru. No, Mikołaj został z ciocią, co jest też dla nas fenomenalne i niesamowicie wygodne, bo teraz możemy na spokojnie przynieść wszystkie walizki, przetransportować to do mieszkania bez żadnego problemu i martwienia się, że Mikołaj, on się denerwuje i się nudzi, a my szukamy i tak dalej. Więc super, bo oni już tam wygodnie sobie leżą. Pewnie pokażemy wam kadry z wieczora, jak wyglądają. Oj, no będzie. Bo będzie, na pewno będzie sztos, bo super jest to, że to mieszkanie jest tak na uboczu Warszawy. Jest tak. W Warszawie, jest na uboczu, także widać całą Warszawę. Tak. A tych świateł tutaj jest mnóstwo i będzie to na pewno niesamowicie. No, to jest moje marzenie. Zawsze moim marzeniem było i nawet chcieliśmy, próbowaliśmy w takim hotelu z widokiem na Pałac Kultury, to chyba był nowy hotel faktycznie. No. Na Pałac Kultury, oczywiście z tego wszystkiego zapomnieliśmy pasów. Ale to nie było to, natomiast tutaj, w tym mieszkaniu, w tym apartamencie spełniły się moje marzenia wizualne, jeżeli chodzi o niesamowity widok na miasto. Już jest niesamowicie rewelacyjnie i zapiera dech w piersiach za dnia. A nocą na pewno zyska plus milion. Musimy odnaleźć parking podziemny pod nasz hotel. W ogóle nie wiem, czy mówiliśmy, jesteśmy na 17 piętrze, a jeszcze ma więcej tych pięter. Więc super. Wjeżdżamy tutaj. Tutaj akurat są te roboty drogowe i było pół godziny tutaj próbowaliśmy skręcić. Tak, tak, no. Dobra, 2 metry to się zmieścimy. Tutaj coś się naciska. Tak. Poproszę kluczek. Jest, dobra. Myślałem, że jest, wiesz, zbliżeniowo. Czyli dobry parking, skoro się otwarło. Tak, no to już wiemy pierwszą rzecz. Come on. No, ze skrzynią by tu... Nie wjechalibyśmy ze skrzynią. Bym się stresował, już się stresuję, bo jest dosyć nisko. Ale nie, tu raczej no, SUV wjeżdżają. Wjeżdżają, no z busem może być ciężko, ale... Jak my będziemy nisko... Jaram się, jakbym miał własne mieszkanie tutaj. No, takie mam dziwne odczucie. Widzisz, ja bym naprawdę chciała przeżyć... 71 tam jest. Tu patrz. 33, 4, 5, 6, 7. 37. Niezastawiony, swój prywatny, bo w wielu tych apartamentowcach było tak, że i tak ktoś stał na miejscu parkingowym. 37, dobra. Dobrze stanąłeś? Zbywaję, spoko. Nie, dobrze stoi. Dobra, wyciągamy walizki, idziemy do Berbeci na Wordkoś na piebo. Ale czad. Druko.